Okej, okay, jestem na miejscu zbrodni. To jest właśnie to pomieszczenie. I no, jest ciasno. 4 metry w tą stronę, 2 z groszem w tą. Także ciężko nawet zostawić kamerę, żeby tutaj cokolwiek było widać. Coś tam będzie widać. Zobaczymy co tak naprawdę. A jak się nic ciekawego nie nagra, to po prostu za chwilę zobaczycie, że szafa już stoi. Albo coś innego. W każdym razie mogę wam pokazać, jak bardzo krzywa jest podłoga, o której mówiłem tutaj właśnie w tym miejscu. Zerknę, czy widać to. Ta ściana jest w pionie. No i teraz jak chcę wrócić do ściany, to proszę bardzo. To jest dziury. A im dalej w las, tym jeszcze gorzej. Dlatego też właśnie była zrobiona, uwzględniałem to na nóżkach. W każdym razie myślę, że można zacząć składać. Potrzebne mi w tej chwili są tylko kołki, konfirmaty i wkrętarka. Zaczynam. Jak to mówią, w górę serca. Tam na końcu sobie włożyłem tylko nóżki, 3 sztuki, a z przodu w tym momencie nie mam. Jak postawię szafę, to wtedy podłożę kolejne nogi. Będę mógł ją przesunąć w prawo i zacznę ją zapierać o sufit. Przykręciłem tam, żeby się zapierać o sufit. Właśnie się już zaparł, a ja jeszcze szafę nie dostawiłem do końca. Będzie problem. Nie ma szans. Zostało nic innego jak położyć szafę, odkręcić tego klocka i ponownie podnieść. No to teraz chwila na dobry z ustawieniem pionów i poziomów. Ale może później. Ok, teraz pozostała mi druga część do złożenia, która jest identyczna, poza tym, że jest odbicie lustrzane. W związku z tym nie będę tego kręcił. Będę potem pokazywał wykończenie tej szafy, bo to chyba najciekawsze w tym jest. Bo już sama konstrukcja już powstała, więc teraz na razie koniec. Szafa już praktycznie stoi. Ponad godzinę mi zajęło wypoziomowanie jej samemu. Samemu nie jest wcale łatwo, tu trzeba naciągnąć, tu się kręci ciężko nóżki, bo jest ciężar. W każdym razie ten bok i ten bok, ten jeszcze nie. Ten już jest ustawiony na 100 mm z tej strony. Teraz udało mi się dociąć na wymiar już ten wieniec górny, do którego będzie przyciągnięty tor. Okazuje się, że mam to tak zmierzone, że tych szaf nie muszę rozszerzać. Wszystko pasuje, że tak powiem, co do milimetra, nawet muszę wbijać młotkiem. Także o dziwo dobrze zmierzyłem i teraz mi w sumie pozostało
W takim razie wbijania. Oczywiście robimy to przez klocka, żeby nie zniszczyć okoliny. Ok, złapię wstępnie 30-kami po rogach. Ostatnie sprawdzenie poziomów pionów i że powiem koniec. Ok, udało się. Wszystko pięknie zamontowane. Muszę wam powiedzieć, że efekt białego z czarnym robi robotę. Teraz jeszcze do tego jakby dojdą czarne tory. Oczywiście LEDy jeszcze w środku. I z białego lakobelu fronty to naprawdę będzie to fantastyczna szafa. Tutaj będą szuflady po prawej stronie. Zwykłe kulkowe 5 sztuk. A tutaj będą różne tacki. Jedna tacka, druga tacka i koszyczki na bieliznę. Tacki oczywiście na biżuterię, takie rzeczy. No i oczywiście tutaj są jeszcze drążki, ale zapomniałem rozetek zabrać. Generalnie zawsze coś się zapomni. No i łączenie jest. Wszystko jest super zmierzone, także tutaj nie było żadnego problemu, że to się trzeba rozłożyć. I tak to wygląda. Wszystko szybko trzeba zaślepić te śrubeczki. Tutaj jeszcze przewód mam do zasilania LEDów właśnie pod spodem. I co to? O, moja miarka. Dobrze, że spojrzałem w ekran, bym jej szukał. I tu jest nóżka tymczasowo. No i właśnie kilka nóżek tutaj zamontuję, no bo te lakobele nie będą należały do najlżejszych. Prawda, że ładnie? To tyle w dzisiejszym odcinku. Następny etap to oczywiście drzwi, które będę składał na warsztacie i pokażę, jak to się robi, bo to nie jest prosta sprawa. Dodatkowo pokażę, jak to się oblicza. No i przed włożeniem drzwi oczywiście jest akcesoria i oświetlenie całej szafy w środku, jak fajnie się będzie przy otwieraniu szafy, będą się zapalać LEDy. Naprawdę będzie piękna robota. To tyle na obecną chwilę. Tutaj możecie zobaczyć jakieś moje filmy, które proponuję wam YouTube. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!